możemy przekonać się, jak groźne może być oblicze żywiołu. Jak już informowaliśmy Państwa wczoraj, wojewoda śląski ogłosił stan pogotowia przeciwpowodziowego, a w całym regionie strażacy walczą z wodą, walczą z lokalnymi podtopieniami i zalaniami, po to, aby przede wszystkim zminimalizować skutki tych ulewnych deszczy. W tej chwili znajdujemy się w Żywcu, gdzie stan Soły podniósł się o 1 metr w ciągu jednej nocy, a do stanu alarmowego brakuje niespełna 5 cm. Burmistrz miasta Żywca poinformował na swoim Facebooku, że jeśli opady nie ustaną, naszemu miastu grozi powódź. Miejmy jednak nadzieję, mimo że deszcz znów zaczyna padać, ale że jednak natura okaże się na tyle łaskawa, że na tych groźbach się skończy. Z Żywca Ewa Jeremicz, Beskid Life.